Frankfurcie cię czułeś? Widziałeś na pewno, że Davide się bardzo napracował, ty sobie równym tempem jechałeś, ale tak jak mówisz, pewnie to jest 90, a nie 100%. Nie, pierwsze naprawdę 100 km nie czułem się za rewelacyjnie, po dwóch miesiącach naprawdę się przepaliłem serducho na takim gazie, że na treningu tego się nie da wykonać i ciężko jest to wykonać się, żeby po prostu przepalić tak motor, a dzisiaj przepaliłem i w niektórych momentach pierwsze 100 km naprawdę cierpiłem, ale pamiętam, jak dyrektor sportowy mi powiedział w radiu, wszyscy cierpią i później jakoś mnie zaczęło po tych 100 km już się lepiej troszeczkę jechać, ale brakuje tego przyspieszenia. Ciężko jest to zrobić w treningu, ale nie liczmy na to, że ja będę jakiś super tutaj, ale 80% i jestem taki z najlepszymi, staram się być z przodu. Wciąż jest nieźle, wciąż podium jest w zasięgu, chociaż z reguły w Bukowinie te różnice nie są jakoś szczególnie duże. Na tyle jest dobrze, że nie musimy kontrolować wyścigu, to jest w zupełności i myślę, że Sky, Lotto, Jumbo będzie musiało kontrolować wyścig, a dla nas to są... Nie przyjechaliśmy tu po 9 miejsce czy 10. No. Taka jest prawda i będziemy wszystko robić jutro, żeby trochę poszatkować. A ja myślę, że jutro chciałbym się troszeczkę lepiej czuć i powinienem się lepiej czuć jutro, bo się troszeczkę przepaliłem organizm, także powinno być okej. Z tego co powiedziałeś, jak się uśmiechnąłeś, że dzisiaj jutro wszystko albo nic. No tak, no nic mamy do stracenia tak naprawdę. 10 miejsce czy 9 to dla nas to nie jest jakieś miejsce w Tour de Pologne, żeby... Ja tu zawsze, ja pamiętam 4, 2, 1, także będziemy starać się minimum podium walczyć. Czyli musisz podjąć jutro ryzyko? Ja myślę, że tak, jutro będzie ryzyko i... Ale chociaż widziałem dzisiaj, że naprawdę ekipy... Jutro na pewno Astana będzie chciała... Jeden z zawodników, którego widzę naprawdę silnego, jest Izagira i jutro będzie wszedł wszystko, myślę. Możesz się z nim jakoś skomunikować i nie wydłużyć. O, dlatego dobrze. Dobra.